To nie jest dla każdego. Nie, no posłuchaj, no. No jak ja to mówię, lepiej jest tak, jak ma się rabować kraszy w autach. Śpi się spokojnie. Nie obawia się, że o 6 rano policja ci wyważy i się w kajdanka wyprowadzi. Ludzie się śmieli ze mnie i zetka. Takie się śmieli, że jak przyszedł do mnie, że jeździ złą zmianę. Bo ten chłopaczyna idzie do sklepu, chleb sobie kupuje, a nie stoi po sklepu, on prosi się na pochanę chleba. Czy pod sklepem na piwo nie prosi, idzie sobie, kupuje piwo. No bo Edziu ma 63 lata, bo nie ma 20-30 lat, 40. To jest starszy. No też jest ciężko pracę znaleźć, tak? No posłuchaj, no. Co go wezmą do łopaty? Wiadomo, człowiek nie wie, bo wypić też musi, no. Ja mogę być skasowany. Ja nie prowadzę samochodu, bo ja się mówię. Ale nie musi być trzeźwy jak skupiony, trzeźwy, tak? No. I wtedy to jest bezpieczna jazda. Tak, zgadza się. I wtedy możesz skupić się tylko na złomie. Tak. Na szukaniu, gdzie ten złom jest. Gdzie go znaleźć? Gdzie go znaleźć? A jak? Czyli Edek od kierowania, a ty od szukania. Edek jest od tego... Ale przy okazji też od szukania. No tak. No słuchaj, Edek jest od tego, jego jest obowiązkiem mierzyć z domu i znaleźć go złom, przywieźć powrotem bezpiecznie. A ja jestem od tego, żeby znaleźć złom. Edek też jest to, że szuka, ale wiesz, ja jestem od tego, że znali złom. Ja mówię, to jest ten najlepiej puszczasz i litować się, że o, nie mam na to, nie mam na to, nie mam na to. Ja jestem po udarze. 3 lata temu miałem udar. Ciężki udar. Ja półtora tygodnia, a z 2 tygodni w szpitalu nie pamiętam nic. Do tej pory nic. Ale jak żeśmy do szpitala do niego z kolegą poszli, odwiedzić go, on się tylko tak spojrzał na nas. Poznał? Poznał, mówi, poznał. O, cześć Menele. Jak tak do nas powiedział, to mówię, będzie żył. Ale słuchaj. Ale przywiązany był, bo się szamotał się tam. Chciał wychodzić, chciał do domu. No go wzięli do łóżka i przywiązali, rozumiesz, żeby po prostu nie wyszedł z szpitala. A on tego w ogóle nie pamięta. Nie pamięta. Nie pamięta tego, że byliśmy tam u niego nawet. Nie pamięta w ogóle. Ja mógł, ja 2 tygodnie w szpitalu nie pamięta, w którym był. A na banacha leżał. Posłuchaj, byłem 2 tygodnie w szpitalu, półtora tygodnia nie pamiętam do tej pory, mam wycięte z pamięci. Rozumiesz? Półtora tygodnia. Mam wycięte z pamięci. Wiadomo, że się... Ale na szczęście wyszedłeś z tego. Wiesz, jest takie... Wiadomo, że ja się... Gdzieś dobrze nie czuję. Mhm. Ale jednak jesteś pozytywną osobą i wiesz, a uśmiechasz się. Tak, posłuchaj. Zaciskam te zęby. Mhm. Idę do pracy, bo mam żonę, mam dzieci. Trzeba na to włożyć. Edek też ma żonę, ma dzieci. Czyli nie liczysz na żadne zapomogi, pośredniaki i tak dalej. Tylko zakastasz ręce i posłuchaj, do roboty. Tak? Moja żona poszła do opieki, jak ja dostałem udaru. I dali oni 100 zł na 3 miesiące, a ja miałem 180 zł miesięcznego czynszu. Na co dali? Na waciki? Nawet na waciki nie dali. No 100 zł na 3 miesiące dali. No to jest paranoja w Polsce. I oni się dziwią, że ludzie chorzy idą do pracy. Człowieku, to jest paranoja. To jest najgorsza paranoja. Bez obrazy dobre dadzą czy tam 100 zł na 3 miesiące, na co? Nawet na chleb ci nie starczy. A co dziecko będzie chciał, tato, sobie jakiegoś cukierka, jakieś coś, to co mu powiem? Zęby w ścianę? Zobacz, cukierek jest na wystawie? A co mam iść? Czy ja, czy Edek, kogoś w łeb zajebać, ochlać? Uda się to się, a nie uda się, to pójdę siedzieć. A moje dziecko kto daje? Nic. To jest tak jak... Liczycie sami na siebie, tak? No na kogo mam liczyć? I na swoje siły. No. Mam jeszcze syna starszego. Teraz jest w szpitalu.
bo coś z nogami mu się stało. Rozumiem. A tak to też jeździ i mi pomaga. Jeździ z wami. Tak. Pozdrawiamy syna. No. Pozdrowienia, żeby wyszedł z tego wyjść pana. Ale wiesz, ja ładę Zoli. Dobra, jedźmy z nima. Zoli, jedek. Po lewo jest złą, tak? Nie, nie złą, nie wiem co to jest. Ale... Leżą śmieci, ale może jakiś może coś będzie. Nie ma nic. Lewno sam. Nie ma nic. Ale posłuchaj, jest tego prawda. Czy liczy tylko to, co my na nas, co my zbierzemy, bo tak nic nie da. No posłuchaj. Edek ma 63 lata. 64 lata Edziu już ma. Do łopaty nie pójdzie, emerytury nie ma, renty nie ma. A bez obrazy, ja nie ubliżam. A kto takiego starszego człowieka zatrudni? Do czego? Do pchania pierza? Edek nie masz tyle siły co ja i ty. No teraz młodych przeważnie, uczniów. Posłuchaj, najlepiej chirurga specjalistę, który ma 19 lat, doktora jakiegoś. I z 10-letnim stażem. Marek, jak na rondzie? Brawo. Brawo. Rozumiesz? Tam w prawo. Wiesz, no to jest taka, wiesz, prawda, no. Niektórzy ludzie są pojebani. To już Pruszków? To już dawno. To jest Pruszków, dzielnica Żbików. Żbików. Jedzie tam Endawid Zią? Jedzie tam dalej. To jest dzielnica cudu. Tu się cuda dzieją na tym Żbikowie. A jakie? Jakie? Biegnie z chałupy, możesz nie wrócić do chałupy. No tak, a jest prawda, no. To nie Pruszków, tylko Pruszków. Ta moja? Moja? Nie, ta, ta klienta. Dzień dobry. Daj jakieś felgi. A tamte? Felgi, a po felgi to trochę za późno przyjechałeś. A tamte? 10 kompletów felg wywiozłem. A tamte? Tamte? Wszystkie no, mogę wybrać. Zalina? Po 600. Panie. Coś zabierzemy chyba. Coś zabierzemy. Zobacz, dawaj pokazuj. Pokazuj. Co mordo, co słychać powiedzmy. To staremu starabita, staremu. Ja otworzę tu szerzej może. Po co? O, szefowo, szefowo. Ty stary, no weże, jak się widzę. Wątro mam. Dzień dobry. Zobacz jaka fajna szefowa. Najlepsza. Mała, drobna, do niego niepodobna. Ale ja oglądam nieraz program jak... Chory jesteś! Jak w telewizji. Chory jesteś! No, jak jeszcze stary, jeszcze głupi! No człowieku, jak to można oglądać? Ty zboczony jesteś! Chodźcie ode mnie. Nie ma chyba nawet. Fajną szyfową macie. No to nie, najlepsze. Chude kobiety to są modelki. Odrobienia. A najlepsze są takie przy kości. To są fajnie, można z nim żartować. Ja nie mówię, nie ubliżając kobietom chudym. Słucham? A nie, bo takie jak niektóre są chude, to są modelki. No to więcej kości cię powija. A nie chodzi o to, wiesz, taka modelka, co do ręki, to do buzi. A nie, taka jest prawda. A takie normalne kobiety, takie co życie znają, to można pogadać, poświrować. A z takimi kurwa modelkami, to tylko wiesz co. No to... To ja bym wybaczy! Ej! Każdy ptaszek lubi naszych, kto nie ma brzucha, ten nie rucha. To jest Marek 30 lat masy, teraz będzie 30 lat rzeźby. Patrzcie, że tyle co dzisiaj dostałeś, to chyba starczy na trochę, co? A czego tak mało? Mało? A daj jeszcze jeden. Ale zobacz jakie ciężkie. Ciężki to jestem ja w tej firmie. Ale zobacz i aluminium i wszystko, miedzi. Nie. No chłodnica to aluminiowa przecież. Jaka? Nie, nie jest aluminiowa. No jak jest? A zakład? A zakład? A zakład okopa? Dalej zagrywaj. Jest aluminiowa chodnica? No zakład okopa? Aluminium? No zakładaj! Ja nie mam pieniędzy. No to po lewo. Jak ona jest aluminiowa? To jest miedziano aluminiowa. Miedziano mosiężna. Dał mnie. To jeszcze lepiej. No tak, nie aluminiowa, nie aluminiowa. Ja im mogę oddać trochę do mordy. Mój złom nikomu nie oddaję. Ja bym go przyzgonił się ten. Kurwa. Gabaryt, odpowiednie ten. Dla dzieci, dla... Ej, dla A, dziękuję, wezmę. Na chodź tu!
Podajmy główki. Dla żony jeszcze. A na dzieci? O, dla dzieci. Pokażdą! A ja? O, a nie mam żadnych synów. Marek, mam dla ciebie prezent. Dawaj. Jak nie, to samochód bierzemy. Dawaj, otwieraj to auto. Wiktorek. My na lubię balę. Wydał! Jest ostrość? Jest wszystko. No i masz, chujnią kwiaty, no. To kurwa bydle. Te, a te felgi to... Szkoda, że Janka nie ma, to by te felgi jest. Jest. No to w czym problem? No, ty. Dobra, ja mam! Ty, jakby przyjechał, by felgi nie miał. Dobra. Ty, a co byś zrobił, jakby ci ktoś opony zajebał i felgi? A bijesz! Ubezpieczony! Marek, mam no? dla ciebie prezent. Dobra, otwieraj. Ja ci się ucieszysz. Jaki? Otwieraj! Prawdy. Panie Edziu, mam dla was prezent. Co to? Puszki! Miałbyś złamu, a nie puszki! Taki mały prezencik. Tylko tyle? A myślę, że złomiasz się powinien ucieszyć. A nie, tylko tyle? Co tak mało? Mój dziadek tyle nazbierał tylko. To dziadek tyle naklał z tym elelodzik. I to w miesiąc wypił. Tak, w miesiąc. Wiesz, ty to chyba jedną imprezę była twoja. Dzięki za buchy, nie ma sprawy. Ty gnidy, ty fusy. Macie polubić jego kanał. Na razie. Mikrofon. A mikrofon zabieramy. Ja nie, 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 nie